Naszkicuj wykresy następujących funkcji. Odczytaj z rysunku współrzędne punktów wspólnych wykresów funkcji f z osią ox oraz osią oy pod punkt A. Jak czytać tę funkcję, jak ją rysować? Rysujemy oś x, oś y. I tak, funkcja jest stała na poziomie minus 2 w przedziale od minus nieskończoności do minus 1. Czyli do minus 1 na osi x funkcja będzie stała na poziomie minus 2. Z 1 minus 2, czyli rysujemy funkcję stałą na poziomie minus 2 i robimy w tym miejscu kółko otwarte, ponieważ nawias jest niedomknięty. Piszmy minus 2. I teraz od minus 1 do trójki, włącznie z minus 1 do trójką, funkcja zapisana jest jako f od x równa się x, czyli dla argumentu minus 1 stawiając za x minus 1 mamy minus 1, czyli tutaj zamalujemy na jedynce, minus 1 kropkę. Dla argumentu 0 ma wartość 0. Dla argumentu 1 ma wartość 1. Dla argumentu 2 ma wartość 2. Dla argumentu 3 ma wartość 3. I tak ona tutaj wygląda. Ważne, że w tych miejscach jest zamalowana na początku, na końcu, ponieważ nawiasy są domknięte, jak to tutaj widać. Podpunkt B. Pierwiastek z x oraz x plus 2. Teraz tak, jak to będzie wyglądało? Funkcja pierwiastek z x, jak sobie wpiszesz w Google, to ona ma taki przebieg, coś w tym stylu. To jest taka krzywa. Teraz my rysujemy tę krzywą w przedziale od 0 do 4. Czyli tu jest x0, tutaj będzie 1, 2, 3, 4. Dla argumentu 0, pierwiastek z 0 to jest 0. Dla argumentu 1, pierwiastek z 1 to jest 1. Później pierwiastek z 4 to jest 2. I ona mniej więcej tak wygląda. W czwórce robimy kółko otwarte, że słabo to widać. O, kółko otwarte, bo jest nawias otwarty. W zerze domykamy, czyli kółko zamalowane. A dla argumentu minus 4 stosujemy funkcję x plus 2, czyli minus 4 plus 2 to jest minus 2. Czyli dla argumentu minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 podstawiamy sobie minus 4 plus 2 to jest minus 2. Czyli tu będzie ten punkcik. Dla argumentu minus 3 mamy minus 3 plus 2 to jest minus 1. Dla argumentu minus 2 mamy minus 2 plus 2 to jest 0. Dla argumentu minus 1 mamy minus 1 plus 2, czyli 1. Czyli wygląda mniej więcej w taki sposób. Podpunkt C. Mamy tak, funkcję x minus 2 dla takich trzech argumentów. To zaznaczamy sobie osi układu współrzędnych, oś x, oś y. I tak, dla argumentu 0, 0 odjąć 2 to jest minus 2, do kwadratu to 4. Dla argumentu 0 zaznaczamy czwórkę, czyli ten punkcik. Dla argumentu 1 mamy 1 minus 2 to jest minus 1, do kwadratu 1. Czyli tu jest na osi x argument 1, dla argumentu 1 mamy wartość 1, zaznaczamy ten punkcik. Dla argumentu 2 mamy 2, odjąć 2 to jest 0, do kwadratu 0. Dla argumentu 2 mamy wartość 0. Takie tutaj trzy punkty zaznaczyliśmy. I teraz idziemy dalej. W przedziale od minus nieskończoności do 0 funkcja jest funkcją liniową równą f od x równa się x. Czyli wygląda tak. I w zerze robimy kółko otwarte. Czyli mniej więcej tak by ta funkcja wyglądała. Podpunkt D. Może tutaj. Rysujemy sobie osie układów współrzędnych. Oś x, oś y. Dla x z przedziału od 0 do 9 stosujemy minus pierwiastek z x. Teraz tak. Sama funkcja minus pierwiastek z x, ona wygląda mniej więcej w taki sposób, żebyś tutaj miał bądź miała pojęcie o tym. Jest to taka krzywa malejąca coraz wolniej. Teraz sprawdźmy, co się dzieje tak. Dla argumentu 0. Pierwiastek z 0 to 0 i minus z przodu to jest nadal 0. Czyli zaznaczamy sobie tutaj dla argumentu 0 wartość 0. Dla argumentu 1. Pierwiastek z 1 to 1 i minus z przodu, czyli minus 1. Dla argumentu weźmy 4. Pierwiastek z 4 to jest 2 i minus z przodu, czyli minus 2. Dla argumentu
4 mamy wartość minus 2. Dla argumentu 9 mamy wartość minus 3. 5, 6, 9 i tu jest minus 3 mniej więcej. I teraz, ponieważ tu jest funkcja ciągła, jest to przedział, dlatego łączymy sobie te punkty i wykres mniej więcej będzie taki. A teraz dla x z przedziału od minus 4 do 0 mamy funkcję ciągłą równą f od x równa się x. Ona wygląda w taki mniej więcej sposób. I teraz zobacz, że tu jest kółko otwarte w zerze, czyli możemy narysować takie kółko otwarte. One się w sumie łączą, tak, z tym punktem zamalowanym. I po drugiej stronie w minus 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, też mamy tutaj kółko otwarte. Mniej więcej tak będzie ta funkcja tutaj wyglądała. No czyli faktem tutaj się łączą w jedną funkcję ciągłą. Podpunkt E. Tu jest funkcja złożona z trzech różnych funkcji. Spróbujmy to narysować. Oś X, oś Y. W przedziale od minus nieskończoności do minus 1 jest funkcja malejąca minus X. Czyli ona wygląda tak. I rysujemy ją do minus 1 na osi x na x-ach. Tu w minus 1 jest nawias otwarty, czyli dajemy kółko otwarte. Dalej mamy w przedziale dla x-ów minus 1, 0, 1 mamy taką funkcję. To wstawiamy za x-a minus 1, czyli będzie 3 odjąć minus 1 do kwadratu. Minus 1 do kwadratu to jest 1, 3 odjąć 1 to jest 2. Czyli mamy dla argumentu minus 1, teraz wartość wychodzi nam 2, czyli tutaj na poziomie dwójki, tutaj na poziomie jedynki. Później dla argumentu 0 mamy 3 odjąć 0 do kwadratu, czyli mamy po prostu 3. Dla argumentu 0 mamy wartość 3. Później dla argumentu 1 mamy 3 odjąć 1 do kwadratu, 3 odjąć 1 to jest 2, czyli dla argumentu 1 mamy wartość 2. I dalej od jedynki, przedział otwarty to plus nieskończoności, mamy funkcję x, czyli funkcję liniową x, czyli tak, dla x równego 1 ona będzie jedynką, z tym, że z kółkiem otwartym, bo jest nawias otwarty, dla argumentu 2 będzie dwójką i tak dalej ta funkcja będzie sobie już dalej rosła. I został podpunkt f, spróbujemy go tutaj zmieścić. Oś x, oś y. Dla x z przedziału od minus 3 do 0 mamy funkcję liniową malejącą minus x, czyli od minus 3 odtąd do 0, czyli minus 2, minus 1, 0. Mamy funkcję malejącą równą minus x, czyli ona wygląda tak. Teraz patrzymy tak, ona w minus trójce i w zerze ma nawias otwarty, czyli kółka otwarty robimy. Później od dla x-ów równych 0, 1, 2 mamy taki wzorek, czyli wstawiamy za x-a 0, 0 minus 1 to jest minus 1, do kwadratu 1, czyli dla argumentu 0 mamy wartość 1. Dla argumentu 1 mamy 1 minus 1, 0, do kwadratu 0. Dla argumentu 1 mamy wartość 0. A dla argumentu 2 mamy 2 minus 1 to jest 1, do kwadratu to jest 1. Dla argumentu 2 mamy wartość 1. I później dla x większego od 2 mamy funkcję liniową f od x równą x, to jest funkcja rosnąca, czyli dla x równego 2 ma wartość 2. Dla x równego 3 będzie miała wartość 3, czyli to już będzie taka funkcja rosnąca. I w tym miejscu się połączą, bo co prawda tu mamy w dwójce nawias otwarty, ale dla dwójki jest przyjmowana ta sama wartość. Dla dwójki jest przyjmowana... O nie, 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 nie. Dla dwójki jest przyjmowana... Tak, wartość 1. Tutaj musimy zrobić korektę. Ponieważ nasza funkcja, ta f od x równa się x, dla argumentu 2,
Czyli tu jest argument 2, przyjmuje wartość 2, czyli tutaj mamy punkt zaczepienia i ona sobie rośnie w taki oto sposób. I teraz tak, tylko jeszcze sobie tutaj zauważmy, że jest nawias otwarty, czyli tu z kółkiem otwartym zaczyna rosnąć w taki sposób. To oczywiście jest zbędne, zaraz to zmarzymy. O, i tak powinien wyglądać wykres.